Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czoko. Zaprezentuję wam dzisiaj takie coś innego niż zwykle. Jesteśmy sobie właśnie na arenie, ale to nie jest zwykła arena, moi drodzy. Jest to arena halloweenowa. Jak widzicie, zaraz wam pokażę coś innego, tylko dajcie mi coś kupić, bo już się zaczyna mecz. Dobra, jadę z tymi budkami, hopli. Jadę. Jak widzicie, tutaj jest arena trochę ma wystrój taki halloweenowy, ponieważ tutaj jest dynia tam na górze i w ogóle, także... O Jezu, zrobili buffa. No dostałem expa, czy nie? Nie wiem. Wystrój ma trochę halloweenowy i zaraz wam pokażę jeszcze coś co zajebistego, co jest właśnie wprowadzone w tej arenie. Tylko dajcie mi sobie wziąć speeda. Purpla, dziękuję. Jezu, jak ja dawno arenę nie grałem. Ostatni raz grałem arenę wtedy, kiedy wam prezentowałem nową arenę. Wiecie, którą. Ała, help! A! Niestety FPS-y mi umierają na tej arenie już, bo tu się więcej nie jednak dzieje. To jest teamfight non-stop. Plum. Dobra, połkujemy troszkę. Nie bijemy się na razie, zaraz wam pokażę coś fajnego, co na tej arenie jest takie eleganckie. Jademy po killa! O, nagrobki są, ale fajne. Zapomniałem o tym, że jak ktoś ginie, to zostawia nagrobek. Takie coś jak statuetka tej meduzy, coś takiego. Dobra. Wiem sobie Shiba Lanka, bo nim se. Bo on jest fajny na arenę, a ja nim dawno nie grałem, także myślę. Se czemu by nie. I teraz patrzcie, uwaga. Gdzie, co ja biorę, co ja kupuję? Czekajcie chwilę. Jakiś lifesteal by się przydał, solitera wezmę. Ale to... Dobra, hoplej. Uwaga! Jak widzicie, tutaj jest podka, której jest podpisane Don't drink me. Czyli nie wypij mnie. Nie pij mnie. Coś takiego. I ona podobno ma przypisane ponad 100 właściwości do swojego działania. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Ale... Bo nie gram aren, także nie byłem w stanie testować tej podki i tak dalej. Ale no. Zobaczymy, co się stanie po jej wypiciu. Uwaga! No wypiłem, no i co jest? No i nic się na razie nie dzieje. Jak widzicie, mam tutaj... Tutaj jest, you shouldn't have done that, czyli nie powinieneś tego robić. No i... Na razie nic szczególnego nie widzę, żeby się działo. Zobaczymy, może za chwilę coś się stanie. Także ta podka ma podobno przypisane ponad 100 właściwości do swojego działania, ale czy to prawda, czy nie, to ja nie wiem. O, Luju, musiałeś tym dostać. Najpierw przytulimy się troszkę. Dobra, jadymy, co tak będziemy się ten dupcy z nimi. O, boli, Ares nie chce. Ares ma tego blinka już? Nie ma. Także spoko. Dobra, ja się cofam. Ej, no i co to ta podka robi? Nie wiem. Podobno ta podka ma jakieś przypisane jakieś właściwości takie, że się schizy jakieś robią w ogóle, coś tam i tak dalej. Także nie wiem, może zaraz doświadczymy tego. Tak dawno aren nie grałem. No ładny wol. Yes, we can. FPS mi umierają niestety. Nice one. Nice job. Dobra, ładnie nam idzie ta ręka. Czekaj, Emir! Dobra, mnie pal. Niestety, no co zrobisz? Cofam się. Dobra, jakiś atak z pizzy teraz wezmę. Z
Zeus, stop player damage. Mam cię. A! Boże! Padłem. Co się stało? No i co? To była ta podka niby? Takie jakieś kurwa nie wiadomo co? Dobra, wypijemy ją jeszcze raz. Coś mi na ekran wyskoczyło, ale co to było, to ja nie wiem, bo jak mi się zamazało, rozmazało, nie wiem. Dobra, pijemy znowu podkę. Nie wiem, czy się kali Heartseekera brać na arenie. No podobno się kali, ale... Czy ja wiem? Już chyba trochę za późno na Heartseekera. Moje. Dzięki. You're too kind. Imior ma blinka? Nie ma. Jeszcze Bitsa nie ma. A nie, Aresa mają. Ares się będzie chyba ten wbijał. Kurwa, chciałbym coś trafić, ej. Kupię sobie Fatalisa chyba. O kurwa, boli, help. Umieram. Ratatosk mi wyskoczył na ekranie, widziałem. Ale chujowa ta podka jest, a co się stanie, jak wypiję ich więcej? Może dlatego tak chujowo wygląda, bo mam drewniany komputer, no ale no, zobaczymy. No też chcę się bić, też chcę! A, nie zabiję jej, kurs. Znaczy... Ten. Nie zabije je mój poison wiki. A boli kurwa, padam. Push, dostałem achieve'a. Zaś ten Ratatosk. Ej Boże, mieszkowe trochę. Wiecie co? Ja se spróbuję Heartseekera wziąć. No na arenie jest całkiem w porządku. Bo asyst się dużo na arenie zbiera. Także tego, wygrywamy tą arenę na razie. Także całkiem w porządku, sympatycznie jest. Wypijemy tą podkę se znowu. Ale z tego co widzę, to z tymi 100 właściwościami to jest chyba jakaś ściema. Na razie mi tylko Ratatosk wyskakuje na ekran. O, widzicie, to też ten szedł z dynią. Zaraz z tą kulą. To jest problem, bo już nie zmieszczę Fatalisa. Ja na arenę Fatalisa jest całkiem w porządku. No, nie ma blinka. Emir get blink. Mówię mu, żeby wziął blinka, a sam jeszcze Bitsa nawet nie mam. He. Nie, wypierdalaj! Nie bolę ich. Rip in pepperonis, my friends. Dobra, cofam się. Kolejność tu za pilarem. Czy ona serio wzięła tego?
Czy ona bańkę bombla wzięła? Lucy śmierze. Ona bombla wzięła. Uciekam. Naraz para. Uciekam, bo mi mało, mało HP. Oni się tam leją, a ja sobie na respie się recoveruję. No, Zels jest dobry na arenę. Zawsze był dobry. Mimo to, że mają Aresa, nie są w stanie nam nic zrobić. No, zaczynam wreszcie boleć. Lutowałem, bo bym prawdopodobnie padł. O, Luju! A, żebym się wjebał! Zaś ten achpucz. To tak chujowo wygląda na mojej grafice. A nie gram na takich low. To mam na low i to mam na low, bo to strasznie FPS żre. To też mam na low, bo to cienie. No i anti-aliasing też w ogóle. Szkoda godać. Dobra, wygrywamy tą arenę dość społadnie. Dość dużą przewagą, także nie ma źle. Jasz, ja pierdolę. Nie Zeus na arenie. Mogę też Zeusa wziąć. Lecę, 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 lecę! Chciałbym coś widzieć, no ale cóż. Ach, się go zabiłem. A jeszcze zdążę rzucić tarczę. No niestety FPS mi szaleją na tym. Na arenie, no bo to w końcu jest arena, no i tutaj się dużo dzieje, także FPS-y spadają, no ale mniejsza z tym. No zniszczyli nas teraz trochę. A, mi se podkę znowu w głowę, solo. Tak, czemu nie wchodziło? Kurwa, really? Oluju, oluju, boli, chuj, bled! Ja sobie kupię bica na pierwszy. O kurwe, łe! No i niedobrze, niedobrze, zaczęliśmy prawie przegrywać. Zaczęliśmy przegrywać tak właściwie. U nas rozjebali jeden teamfight. No ale to już dupsko! Comeback Izrael, boys. Comeback Izrael. No, surrender już debile chcą. Ej Boże. Jakie te minusy są zajebiste, ty. Pierwszy raz je widzę. Nie wiem czym ta arena dużo się różni od tamtej normalnej, bo nie gram aren. Ostatni raz grałem arenę, ja mówię wam, kiedy wam nagrywałem tamtą nową. Ja pierdolę. The Burst Izrael. A, zjebałem po nim Rage'a wziąć. On mógłby powiedzieć, że się wbija.
Nic nie widzę! No teraz to było ładnie wyglądać, widoczne. Ten nachpucz. To podcast za darmo, tak sobie możecie prawie się bawić. Ale z tego co wiem, to ja tam ludzie pisali, że tam w ogóle jakiś Loki was gankuje, że widzicie, że Loki was jakieś tam backstaby robi, coś tam widuje na kiju i tak dalej. No możemy to wygrać. Teraz teamfight będzie decydujący, ten kto wygra. Na trójce mam CC immunity, to tyle dobrze. Dobra, mamy tą grę. Prawie ci wyszło, kolego wojskowy. Tobie też prawie wyszło, kolego wojskowy. Więc... A, boli, help. Uciekam, cześć. Myślałem, że mnie zultuje. Wybica zużyłem, ale mamy tą grę chyba. A, ja tu tam. Nie mam nic. Nie, Halina, zostaw mnie! Nie mam many na ucieczkę! O, jeb, rozjebała mnie. No jeszcze raz rozpierdolą, ej! Lecę, lecę! Żol! Całą grę wygrywaliśmy, a teraz ten rozjebali na koniec. No ale to, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, także to była ta Halloweenowa arenka. Ta podka niestety, nie wiem, albo mam na moich tych graficzce nie działa za dobrze, albo coś, bo z tego co widziałem, to ten achpucz i tak dalej, to... No chyba tam powinien krzyczeć, nie? Czy coś. Także tego. Ile ja damage zrobiłem? O Boże, niedużo. W sumie za Zeusem zaraz byłem, no ale Zeus to robi miast gierom i na arenie. Dobrze. W każdym razie dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Jeśli się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym. Hoplej!